606 numer znak, do widzenia. Zobaczymy się, zobaczymy. Do widzenia. To na przełożonym chce rozmawiać. 506. Ale wy co innego robicie? A co ja mówię? Patrz, no nie wyszło. No, hotel spa to nie jest. Dobra, do widzenia wszyscy, ochroniarze. Panią. Do widzenia. Mam słówko do pytania. Myśmy ostatnio rozmawiali, prawda? Ty, co się stało? Jedziemy stąd, co? Chodź. Chodźcie, zawijamy się. Czekaj, to przyczyna. Co się kurwa stało teraz? Kałuj, weź otwórz. Co? Już idziemy. No jak? Kurwa. No. No chodź, skakuj, dawaj jeszcze, chodź chwila jeszcze. Dawaj patrol zrobimy, chodź, objedziemy Lakeside, jedziemy, dawaj. Przed do domu. No chodź, o patrol objedziemy, dawaj. Szereg, Krzyś. Ty, żeby nas nie jebnął. Kobita krzyczy, że nadgodziny biorę. Przestań, Simon. Taka praca. Ale patrz, auto stoi. Jedziemy ci na rozprawę, zobaczyć co się dzieje. Chociaż przy ten synchro to się dzieje. No pas, skrócik. Ale co, Chloe krzyczy, że nadgodziny później? O, czasami. A to Chloe? Przecież ona też. Równiejsi na serwerze. Ale mam bekę z nas. Muszę przeszukać. Dobra, panu. Długo ta rozprawa jeszcze? Już się kończy, już nie robię. Który brzmi następująco. Kto popełnia czyn terrorystyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 60 do 120 miesięcy. Kolejnym punktem jest punkt 80. Jest to ucieczka przed policją. Kolejnym punktem jest... No nic, mamy je. Przepraszam, artykuł jest to 90. Ojej, 91. To kto obraża godność funkcjonariusza publicznego lub oskarża go bezpodstawnie, podlega karze pozbawienia wolności lub krzywdy. Oraz najcięższy artykuł, który mówi następujące, że kto działa w grupie zorganizowanej, grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym lub mającym na celu planowanie, koordynowanie lub przeprowadzanie zamowów, podlega również karze tutaj. Przewiozą jeszcze chwilę? Także w dniu dzisiejszym wyrokiem sądu stanu Lakeside według tych artykułów zostają panie, przepraszam, skazane na 110 tysięcy pozbawienia wolności. Także oczywiście sąd wziął pod uwagę okoliczności łagodzące, oczywiście przeanalizowałem wszystkie zeznania, dokładnie dowody. Nie, to są spłyta. Kurwa, myślałem, że będziemy strzelać. Myślałem, że będziemy strzelać, a tu chuj. Tam spokojnie, no, wytłumaczę, co teraz? Ja nie wiem, jakieś niemieckie to prawo, jeżeli chodzi o terrorystów. To sprawę uznają za zakończoną. A ja nie, co teraz? No, wychodzimy, drogie panie. Dobra. Ręce za głowę! Zapraszam do Rady Wozy. A ma pani prawo zgłosić apelację, jeśli pani nie zgadza się z wyrokiem. No. Dobra. Zamyka pan przewód sądowy? Tak, zamyka przewód sądowy. O Jezu. Zasłabnęła. Zasłabnęła. Dobra, pani zasłabnęła, wezwijcie zespół medyczny. Także rozprawę uznaję za zakończoną. Tutaj panie funkcjonariusze, jak tutaj panią się zajmą na szpitalu, to oczywiście można to przystąpić do wykonania wyroku. Czy możemy porozmawiać? A, jeszcze chciałbym dodać jedno. Ale pan mówił któryś, że religia islamska jest zakazana na naszym stanie. Artykuł, który mój następujący jest to ustęp 4 jest nie obowiązuje. Tak chciałem dodać. Także dziękuję. To jest nielegalne, bo nie słyszałem. To co? Zamykamy rozprawę? Tak, zamykamy rozprawę. To puknąłem sobie. To jest nielegalne? Dobra, bierzemy ją na komendę. Znaczy, zabierzemy ją już, dawaj, niech nie państwo. Bierz ją, Simon. Do więzienia na 110. Dobra rozprawa. Panie sędzio. Odsuń się. Ale wolno chodzi. Zapraszam do tyłu. Uwaga. Gościu. Odejdź. Dobra, jedziemy. Wszyscy? Zaraz jeden przewóz zatrzymanej na terenie więzienia. Wyrok 110 miesięcy. Cześć, taksik. Zabiorę cię, bądź się tam. Gdzie serce? O! Kurde, no nie rozdwoimy się. Prawie byliśmy wszędzie i tak. Gdzie właśnie tam? Gdzie wolniej? O kurwa. Haha! It's prank! Zawsze wychodzi. Proszę się nie martwić już. No i chuj, no i cześć. Kurde. Wszystko z panią w porządku? Oj! Suburbanie, spokojnie! Kurde. Kurde. Zatrzasnąłem klucze, to po pierwsze. A po drugie nie mogę obrócić auta ani go poprzepchnąć. Co? Syreny wyłączcie chociaż. Otwarte? Tak, otwarte. Proszę wszystkich o wyjście. Oj. O kurwa. Ale pyka. O nie, ja nie chcę umierać. Nie. Żyję. O Jezu, za słabe. Co, syreny się włączyły same? Idziemy. Mogę biec. 243.1, jednostka na porno. To co? Jedziemy. Tu, bliżej. 110 miesięcy zgodnie z rozprawą. Pozdrowienia do więzienia. Może zatańczy. Zatańczy nam pani? Halo, jest tu. Tak, będzie pan miał koleżankę. A ja mam pytanie takie, bo ja tu nie wiem jak się pojawiłem. Ja też nie wiem. Jeden kościół do rzuty taksówki obok można. Proszę wyjść przed cele. Krok przed cele. Jaki obsrany ty. Wszyscy. Dzień dobry. Chce się pani umyć? Nie. Dobra, to ostrzegam, żeby pani się przypadkiem tu jakoś nie zabiła, prawda? Halo, halo, panie, tutaj ja mam problem. I podejrzewam, że ta pani też. Nie no, ta pani jest tu z rozprawy. A pan jaki ma problem? No bo... tak powiem, z mózgu mnie wyrzuciła i w ten sposób się tutaj... Właśnie mam to samo, proszę pana. No, to niestety. Taki jest wyrok ulicy. Nie no, serio? Mam tu siedzieć, bo mnie wyrzuciło? No, 15 miesięcy. To jest takie zabezpieczenie. No ale niestety, czasami to zabezpieczenie... Lepiej, żeby było, czasami wsadzało dobrych ludzi, niż złych nie wsadzało. Aha, czyli jak na przykład... Teraz... Czyli na przykład, no po prostu prawo działa tak, że czasami no wsadza się tych dobrych ludzi. Okej. Okay. Statystyka musi się wyrównać. Mhm, dokładnie. Ale a przedmioty jak wyjdę z więzienia odzyskam z plecaka, czy... Chyba tak. Tak, odzyskam. Nie odzyskasz. Ale proszę nie robić tutaj. Co, prawda niby. No właśnie. To co? Chcą się państwo umyć? Tak, no ja bym poprosił, bo jestem cały brudny. To zapraszam do myjki. Są osobne kabiny? Zapraszam, nie, wszyscy razem się myjemy. A jak upuszczamy to co wtedy? To się dobrze wypniesz. To co? To się dobrze wypnij. Zapraszam. Uno momento. Powolutku idziemy w stronę gazomycia. Tutaj. Któryś z panów jest przypadkiem pochodzenia żydowskiego, czy nie? Ja. To nic. Ale do środka! Już! Dobra. Pani też. Tu, do środka. Jeszcze panią weźmiemy. Proszę się zacząć myć. Dobra, bierz ją. Szybciutko. Ale bierzemy panią siłą za rękę. Ale wyginam pani rękę, zapraszam. Ma pani brudny uniform. Dawaj ją tu, dawaj ją tu. Przenieś ją tu, przenieś ją tu. Przenieś ją tu dźwignią. Tylko jej krzywdy nie zrób. Weź jej zęba wyrwij, jedynkę najlepiej. Idziesz, do przodu. Do przodu! Idę, kurwa. Było się zabawiać? Kurwa. O! Dobra, proszę się myć. Rozebrać się. Teraz się... Nie no, żartuję. Pamiętaj, z dupą przy ścianie. Odbita w oka cyce i chuj, nie? Ani, jak masz się nazywasz? Jak mi... Puka dupę! Naprawdę nie skorzystasz z kąpieli? Jesteś cała brudna. Chyba. Ja też. Ale proszę się tam umyć. No już. Wszystko, ale proszę, bo czas wykorzystać. Pan jest dalej pełny gówna, no co pan, jak się pan mówi? Chyba cię do nas jechało. Kurwa, nie wpuszczą tu gaz, zagazują nas chuje. Wypuśćcie mnie stąd. Ale spokojnie, niech się... Gaz wpuszczają, bo co, bo jestem Żydem, chuje, pozdrawiam was wszystkich. Kurwy syny jabane. Coś ty kurwa narobił. Wpuścili nam tutaj gazu, kurwa. Ale proszę się nie denerwować. Nic nie wpuścili. Nikt, wszyscy są tutaj. Jesteście pozwani, ty może se pierdną po prostu i się rozchodzi, no. Proszę nie otwierać tych drzwi. Nie, te drzwi są zamknięte, proszę ich nie otwierać. Gdzie idziesz? No gdzie pani do środka wchodzi? Jestem tu. Do środka proszę wejść. Jestem dumnym Żydem. I drzwi nie otwierać, bo pani do izolatki pójdzie. Będzie pani siedzieć przez 110 miesięcy w izolatce. Co ty robisz? Do środka. Do środka właśnie, bo cię zakuje. To para. Widzisz? To jest para. To za rasiści. Dobra, zapraszamy tu po nowej uniformy. Zapraszam tu po nowej uniformy. Czyściutkę. Tu, proszę ubrać tu. Nic nie widzę, zagazowaliście mnie. Tutaj, proszę stanąć, o tutaj. Tutaj. Nic nie widzę. Pani zapraszam, tu, tam idzie pani. Taka para gęsta tutaj. Taka para. Proszę się ubrać. Co to za piżamy jakieś? No to są piżamy do spania. Proszę się ubrać, ładniutkie są. Takie czapeczkę z pomponikiem. Nazwiska wszystkich funkcjonariuszy poproszę za rasizm. Proszę, dobrze, tylko proszę wejść tutaj do środka najpierw. Siedzę tu za niewinność. Nie będziemy tu... Jeszcze... Ale proszę, do środka. Bo co, bo jestem Żydem? Bo co, bo jestem Żydem? Zbigniew Sokołowski 506. Kolejny. Ale jestem ich przełożonym, jako Zbigniew Sokołowski starczy panu. Ale pan tego nie rzucał. Kto rzucił? Ja chcę personalnie. Jimmy Skurczyrak. Zbigniew jaki? Sokołowski. Dalej drugi? Jimmy Skurczyrak. Trzeci. Kajetan Galareta, proszę pana. Jesteście rasistami? Nie no, Galareta taki jest po prostu, wiesz co Kajetan, wstydziłbyś się. Coś to jebam, cię mogłem cię powstrzymać. Kajetan Galareta, okej. Tak. Kajetan Galareta, o kurwa. Kurwa, coś to jebał. Jak to pasuje? Pseudonim Żydek. Nie mogę. Jeśli państwo chcieliby się czegoś zjeść albo napić, to... Świetny bufet. To co? To nie dostaniecie. Nie mogę. O kurwa, jakie to było dobre. To co? To nie dostaniecie. Żon pani jest taka zdenerwowana, to mnie tutaj chcieli zagazować. Pokarm w parze może być, jak potrzebujecie. Ja tu mam prawo być zdenerwowanym. Pasze. Zaraz podacie, zostanie podana kolacja jako pasza. Za niewinność, jak my wszyscy. Nie dla psa. Co ty robisz? Nie wchodź tam. W sumie rację za niewinność. Nie wchodź tam, Andrzej. No ja tutaj siedzę za niewinność. Wszystko planowane. Ma pani jakąś taką męską budowę ciała. Dzięki. A rybę czuć? Stary, zapytaj. Kurwa, aż mi się... Te Kajeta. O Jezus. Ty Kajeta. Co ty taki żartownik? Zobaczymy jak na rozprawie będzie. Za rasizm. Spokój się. Zobaczymy. Spójrz mi w oczy, Ja chcę ten pozew zobaczyć. Pozew Kajetan Galareta. Żyd prawdę ci powiem. Ale pan nie składa pozwu. Ale chcieliście mnie zagazować tylko dlatego, że jestem... To tylko na Kajetana, dobrze? Ja bym nie chciał. Nie ma pan psychy złożyć pozwu na pan Kajetana. Tylko na Kajetana. Kurwa, założymy się? To co ty cipa jesteś? Dobra, jest co, obraza? Ale spokojnie, spokojnie. Chciałby pan coś zjeść, czegoś napić? Chciałbym, żeby pan Kajetan został po prostu zdegradowany, albo żeby wszczęte zostało przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Jeśli pan złoży donos do sędziego i poda pan imię i nazwisko, to wtedy zostanie na stronie miasta rozprawa ogłoszona i wtedy pan Kajetan będzie musiał napisać pod tym informację swoją, jeśli nie zostanie doprowadzony siłą. Więc pan no Kajetan... Dobrze, ale ja jeszcze po wyjściu chciałbym zobaczyć pana Kajetana odznakę. No oczywiście. Ja polecam zrobić zdjęcie ich twarzy i będzie koniec. Odwróćcie, odwróćcie. Ojej, no, bo się chowają, no nie teraz. Zesrali się. Odwróćcie twarzy w więzieniu, ty. No ty kozaczki, patrzcie. Wszyscy ciepli. Ty co, z palcami to zdjęcie zrobisz? Z telefonu może, co? Macie maskę? Nie boli, sorry. Z palcami ja ci mogę co innego zrobić, wiesz. Tam koleżance zrób. Kurwa, no siedzę za niewinność, no. Pamiętajcie, głosujcie na Kowskiego w wyborach. To pan Kajetan trafi do więzienia. Kolskiego? Nie, Kowskiego. Zbieżność nazwisk przypadkowa. O, to większe są. Tu na spokojnie zmieścimy ich, ale lepiej, żeby ten, bez tej twarzy było. A tu? To jest status trzeci, przepraszam, dobranoc. Ja też chcę takie, ja nie chcę w tych brudnych łachomanach chodzić. Ty ją też wjebali? Ej, nie mam moich ciuków. Ty jak ją wjebali? To wieźli. Przecież ona nie żyła. Co do więzienia? O, pan Peter Skłorowski-Curie chce odwiedzić kogoś w więzieniu. Dajcie mi go tutaj. Dajcie mi tego leszcza jebanego. Koleżankę Skłorowskiego-Curie. No właśnie. No mówiłem, że koleżanka. A ma no leszczyk, który... Nie bij Bitka, błąd. Biją mnie, policja, halo. Kobiety mnie... Kto uderzył? Myślica. Dobra, bijemy. Ta jedna jest jakaś taka wybitnie agresywna, bo ta druga to nie. Dobra, wszyscy na ziemię! Pozycja buntu! Pozycja buntu już! Szybciutko! No na ziemię! Ręce za głowę! Dobra. To na ziemię czy ręce za głowę? Ta bez ciuchów jest agresywna. Ty, mamy ręce za głowę? No to ja właśnie nie wiem, czy na ziemię, czy ręce za głowę. Leżę sobie. Dobra, ręce za głowę, już. Już. Parkour. Skuwam ci ręce. Wyjebała się. Zaraz jej pomogę. Jeden medyk na stanie. Ja jej pomogę. W takiej odległości nikt nie umiera. Ale to nie ona. To ta bez ciuchu. Oto ta, z maską lisa. Dobieramy ją. Pan tu szarpie ciepłe. Kurwa, nie mogę zbierzeć. Dobra. Ty? Rozkuwam pani ręce. Ja tej tutaj dam. A właśnie, medyk mi dał tableteczki, a zabraliście mnie. Że pani inhalację chce. Nie, ja mam problemy. Ja tam potrzebuję tych leków. Dobra. Dobra, zostawcie mnie, niech ona siedzi w tym. Słucham? Gówno. Czy ja to zrobiłam? Tak. Co? Żyjesz. Temperamentna. Szkoda, że tylko tyle. Co tam? Zamknęli mnie. Gdzie? W jakiejś dziurze. Ale proszę nie krzyczeć, no proszę szeptać. No bo zaraz pani włoży coś do buzi. Jak tam jeszcze jedną lekcję dacie głęboką, to... Ja ci dam, kurwa, lekcję, to się nie pozbierasz. Proszę się uciszyć. To jest zamknięta cela. Tutaj... Zaraz, szeptać proszę. Bije mnie, kurwa, masz. Co one, faceta nie mogą znaleźć, czy to? Bije? Bije pana? Biła mnie, no. Nieprawda. Jak tutaj w kącie stałem. Zaraz pani trafi do izolatki. Chce pani, tak? Ja nie jestem przy nim, nieprawda. Dobra, powiem tak. Jak dacie im obu lekcję taką porządnymi pałkami... A pani tam klapsa da, no co pan jest? Ale pan... O... Tylko na galertę. Pan tam wejdzie do celi, pan i klapsa da. Nie, na wszystkich odwołuję ten. Dajcie im tylko porządną lekcję, dobra? Bo to jest... A pan później wykorzysta to przeciwko nam. Nic nie wykorzystam, jak ja nawet telefonu nie mam. Pan nie wie, co pan z kobietą... Zobaczę, czy jestem do odwiedzin. Pan klapsa szczeli, palucha. Mamy odwiedziny na terenie więzienia. Halo. No wiesz, 6 facetów, 2 kobiety, to już jak tam jest. Dobra. Dzień dobry. Nie wszyscy naraz. Wy wszyscy? No tak. Jedna osoba. No wszyscy. No to ja. No to do widzenia. Nie, jedna. Ja chcę, tak. No to zapraszam. Ja jestem. A wy czekacie w aucie. Bo zamykam drzwi już. No przykro mi, no. Idziemy. Jedzenie przywiozłem i wodę dla koleżanki. Nie możemy tak dużo ludzi wpuszczać, bo nas tu nie ma. Dobrze, rozumiem, rozumiem. Wchodzę z jedną osobą na teren więzienia. Chce pan, żeby się skończyły te? Bo widzę, że kolegom się nudzi. Ale co się skończyło? Odwiedziny? Nie. No bo strzelają tutaj. Tutaj, dobrze. I proszę oczekiwać. Dobrze, dobrze, oczekiwuję. Kogo? Imię i nazwisko? Pani Emma Miller. Pani Emma Miller, dobrze. Ja sobie tu usiądę przy stoliku. No, do widzenia, i mnie nie wkurwaj. Ej, 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 chodź tu. Pierdolę. Proszę oddać. Telefon oddaj. Ja gadam sama do siebie. Oddaj telefon. Bo panią przeszukamy. Ale psychicznie chora jestem. Dobra, no, ręce za głowę. Dobra. Macie kurwa nawet pogadać. Idziemy, zapraszam. U nas nie ma środków. Zimno mi. Zapraszam, idziemy. Zimno mi. Zimno mi. A pan chodzi, jakby pan był połamany. Coś panu jest? Zimno mi. Ciemno ją. 5 minut. Ruchanko będzie? Pa, daj jej coś. Żarcie tak. Pompę. Telefon jej dał. Telefon jej dał. Ale nas nie widać, kurwa, ty. Co mi dał? Zielonego. Patrz, patrz, patrz. Co się jeszcze daje? Panowie szeryfi, a tu żadnych ubrań nie ma dla kobiet? Cicho, cicho, cicho. To włącz swoje prawo. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co z tym jedzeniem? Na żarcie chcę. A nie mam czego. Masz jakieś? No nie mam czego jedzenia. Daję cokolwiek, bo nam się wykituje to. Pani kiełbaskę żydowską zje. Agnieszka tym bardziej nie chce. Dobra, mam jakieś paru. Ale ona nie umie. Chodź tu, dam ci jedzenie. Muszę od razu kupić. I mi nawet skakuje. Chciałam wziąć. Dziękuję. Policjancie. Panowie szeryfi, tutaj zakończyć bym chciał. Już widzę tam. To proszę wyjść. A tu nie ma żadnych damskich ubrań. Ale to pani sama wychodzi, pan zostaje. Mhm. Dziękuję. Dzięki za pączkę. Tutaj. Tutaj. Grzeczna będę. Nie, idź. No proszę, grzeczna będę. No to... Chciałbym pobić to zamyka. Ja już proszę będę. Dobra. Dobra, tamtego trzeba jeszcze wypuścić. Pilnujcie ich. Sprawdzacie? Dziękuję bardzo za miłe widzenie. Panie szeryfie. No i do wyjścia, do wyjścia. A dla tej pani by się żadne ubranie nie znalazło? Do wyjścia, do wyjścia. Mhm. No tu lekarza będzie... Ale ubrania były przyznawane przy wejściu. A że pani postanowiła się rozebrać, to nie moja wina. A. Dziękuję za widzenie, do widzenia. Do widzenia. No i co? Mogę ja wyjść? A pan do kogo? Do pani Emmy. Nie, to nie. Pani Emma już była. Proszę pana. Ale do pani Emmy już było widzenie. No, to może kolejny być. No nie, no do widzenia panowie. Nie może. Ale do pani Agnieszki pan nie przyszedł, pan przyszedł do pani Emmy. Kurde, panie szczerze, no jeden wyjątek, no nie może pan zrobić. Nie ma takiej opcji, bo i tak to zaciemnie. Do widzenia, muszę zobaczyć, czy wszystko jest po porządku z więźniami. Kot poszedł na czacie. Czemu coś tam wypuścili? No, nie. Zim. Szukaliście? No, tak, mi. Telefon. Szukam czego. Zim. No. Chcesz telefon? Mi. Dostała pani ubranie z przydziału, postanowiła się pani rozebrać. Proszę ubrać to ubranie. Bo było brudne, a ja nie mam tego ubrania. Przykro mi, dostała pani z przydziału ubranie. Przydział był. Zim. No, mi. Pani spojrzy, jaki dam. No nie mogę, bo mnie zamknęli. Pani się z nim przytuli. To tam. Odejdź to, wezmę, mówię. Masz miejsce? Ja mam miejsce. Nie. Pani to może mieć. Pani nie wchodzi tam na górę, bo znowu coś się stanie. Tak to jest, jak są zjebane schody. Pomocy. Pomocy. Pod ścianę. Co pani tu robi? Ślady? Proszę o branie. Dobra, obieraj to. Szalików niestety nie było. No, elegancko. Co on tam klepie? Co ona chyba klepie? Bieda. Bieda. Proszę sam sobie nie dogadzać, dobrze? Ugryź suchara. A pani co się tak patrzy cały czas przez tą szparę? Do spać już. Do celu. Czekam na koleżankę. Do celu. Nie mów mi, jak mam żyć. Do celi już. Nie. Bo pójdziemy do izolatki już. Pałka przydała, nie? Do jedynki. Ale ja chcę do 10. Pani do jedynki do celi. Pan do dwójki. Już. Do 10 liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Zamykamy cele. Zamykaj cele. Skończy, bo zaraz ja pani tam pójdę kopa zasadzę i się kończy pukanka. Kto nie będzie w celi, idzie do kartelu. Do karcelu. 240 tak. Zamykaj. 240 trafić. Kurwa. Simon. Guzik nie umiesz trafić? Podaję ci kod dostępu. Dobra, jest, no. Jest. Podaję hasło okoń. To jest jedynka? Nie. Tak. Ręce 1, za głowę. 0, nie widzisz? No jest 1-0. Ręce za głowę. Ale jest 1-0. Ręce za głowę proszę założyć już. Biorę panią. Ja nic nie idę. Ale ja panią wezmę siłą. Może się pani nauczy, jak pani popatrzy w 4 ściany. Ale przecież jest 1-0. Ale proszę pani, powiedziałem, że pani ma do jedynki wejść. No prawie jedynka, Jezu. Mhm. Dobra, otwórz celę. Ja nigdy nie idę. Dobra, pani może wyjść. A to chyba mięso bije, ty, bez przerwy. Pani zostawi tego śledzia w spokoju. W ścianę bije. Chodź. Dobra, powoli. Wyprowadzę ją. Tam. Może pani wrócić. A ten kolejny, kurwa, jak połamani zachodzicie. A pani jest obsrana. Kurwa, to nie moje ubranie. Wchodzi pani. No zamknięty jest. O, nie mogę otworzyć, przesuń się. Zamka jest za daleko. Otworzyłeś? Tak, tak. Dobra. A ta pani gdzie? A ta pani nie zrozumiała. Rozkuję pani ręce. Nice. I może pani sobie odsiadować swój wyrok. Wystarczy wykonywać polecenia. Nie są one trudne. Przybyło 1-0. No właśnie. No, to tak jedynka. A coś kombinuje. To teraz pani siedzi. Kombinująca się. Cały się widzi. Może wiesz, umawiałem się na coś. Pa, telefon jej dał. No kurwa, nie mogę. Telefon jej dał. Kurwa, no. Dobra. Uwaga, czekaj, jeszcze nie. Ręce do góry. Oddawaj telefon. Dawaj nie telefon, mam lisica. Telefonu. Dobra, skąd przeszukuję. Mam wiedzieć? Zabraliście mi wszystko. Mogliście wejść do celi, jak się wymieniacie telefonami. Przeszukuję panią. Telefonami. Pozycja buntu, nie ruszacie się. Pan zostawi mój stanik w spokoju. Proszę się nie ruszać, pozycja buntu. Dobra, konfiskuję pani. Pierdolę, ile można? Życi. Dobra, możecie państwo wrócić do rozmowy. Chodź.